Możemy tworzyć najlepsze i najdoskonalsze ustawy, jednak pozostaną tylko świstkiem papieru, jeżeli sensu ich wprowadzenia nie zrozumieją adresaci, czyli w zasadzie my wszyscy. Doskonale tę prawdę ilustruje ustawa śmieciowa i gospodarka odpadami. Uczyć musimy się od nowa wszyscy, a jeśli uczyć, to zgodnie z zasadą, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, a więc zaczynamy od najmłodszych. Głównym zadaniem nowego systemu gospodarki odpadami jest likwidacja nielegalnych wysypisk oraz zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania. Jednak nawet najlepiej zorganizowany i zaplanowany system nie zadziała, jeśli mieszkańcy nie zmienią swoich przyzwyczajeń. Tak naprawdę recykling to nie czynność, ale sposób myślenia. Dlatego dobrych nawyków najlepiej jest uczyć ludzi od najmłodszych lat. Dzięki temu z odpowiednim poziomem wyobraźni będą oni w przyszłości postępować tak, aby chronić naszą planetę przed degradacją. Gdy dorosną, swoje nawyki będą przekazywać dalej. W ten sposób stworzymy dla nas wszystkich lepszy byt. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Rybnika znaleźć możemy bajkę edukacyjną dedykowaną dla najmłodszych. Główną rolę w niej odgrywa rybek, czyli maskotka naszego miasta. Dzięki tej animacji z profesjonalnym lektorem dzieci mogą nauczyć się podstaw segregacji odpadów. A przede wszystkim zostaje im przedstawione, dlaczego warto to robić. A kto śmieci nie sortuje, środowiska nie szanuje i na szwank naraża zdrowie, zwłaszcza dzieci, tyle powiem. Przez to, że wrzucamy makulaturę do niebieskiego pojemnika, wycina się mniej drzew, bo pozyskany w ten sposób surowiec służy do produkcji papierowych przedmiotów codziennego użytku. Kupując napoje w butelkach zwrotnych lub wrzucając szkło jasne do białego, kolorowe do zielonego pojemnika, oszczędzamy energię potrzebną do wydobycia, transportu, przetworzenia kwarcu i produkcji nowych butelek. Podobnie jest z plastikiem i metalem, które wrzucamy do żółtego pojemnika. Dzięki odpowiedniej segregacji wytwarzane przez nas odpady w większości nie budują gór śmieci, a są ponownie zagospodarowywane i użyteczne. Chronimy w ten sposób środowisko, w którym żyjemy i którego jesteśmy częścią. Warto zatem stare przyzwyczajenia zastępować nowymi, ponieważ gdyby nie nowości, postęp na świecie byłby niemożliwy.